Przeznaczenie twoją szansą. Przedmowa. Od kilku już lat rośnie zainteresowanie problematyką duchową. Dość szybko uświadomiono sobie bowiem, że sens życia nie ogranicza się wyłącznie do jedzenia, picia, spania, seksu czy posiadania. W czym jednak tkwi ten sens? Czy człowiek jest w stanie kiedykolwiek go odnaleźć? Czy powinniśmy powrócić na łono Kościoła, opuszczone w pierwszym odruchu fascynacji ekspansją intelektualną? Czy też odpowiedź na to pytanie znajdziemy wyłącznie w naukach i religiach Wschodu? Wiele tego rodzaju otwartych kwestii sprawia, że ludzie na własną rękę zaczynają szukać odpowiedzi. Proces poszukiwania tej odpowiedzi może się okazać ważniejszy nawet niż jej znalezienie, albowiem poszukiwanie to podawanie w wątpliwość, odrzucanie wszelkich twierdzeń. Sprawia ono, że stajemy się bardziej elastyczni, że otwieramy się na wiedzę. Od kilku lat autor prowadzi oprócz działalności terapeutycznej także regularne kursy wieczorowe i wakacyjne, których tematem jest psychologia ezoteryczna. Duże zainteresowanie, jakie wzbudzają te kursy, świadczy, że tematyka poruszana na nich mogłaby dla wielu poszukiwaczy stanowić swego rodzaju drogowskaz. Zarówno ze strony uczestników, jak i w szczególności tych, którzy z różnych powodów, czy to czasowych, czy ze względu na odległości, nie mogli brać udziału w owych kursach, wypłynęła inicjatywa opublikowania w formie książki omawianych na nich zagadnień. Niniejsza książka, obejmująca zakres pierwszego semestru kursów, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie. Książki mają wielką zaletę. Spełniają funkcję multiplikatora, dzięki temu ich treść dociera do szerokich rzeszy odbiorców. Pewnym ich minusem jest jednak to, że zatraca się walor osobistej atmosfery, która towarzyszy przekazowi za pośrednictwem żywego słowa. Nie bez znaczenia jest fakt, że w starożytności drogą zastrzeżoną dla prawdziwego wtajemniczenia był jedynie przekaz ustny, bezpośredni. Podobnie jak pierwszy semestr kursu, tak i ta książka ma za zadanie wprowadzić czytelnika w świat ezoteryki. Tego rodzaju wprowadzenie nie wymaga żadnego wcześniejszego przygotowania ze strony słuchającego. Oczekuje natomiast od niego wyłącznie wewnętrznego otwarcia się na nowe treści, poddania się bez uprzedzeń nowym i niekonwencjonalnym sposobom myślenia. Warunek ten jest trudniejszy do spełnienia, niż się to na ogół wydaje. Zbyt łatwo ulegamy wszyscy tendencji do utrwalania przyjętych poglądów, trzymania się rzeczy znanych oraz do obstawiania przy starych przyzwyczajeniach. Wszystko, co nowe, budzi w nas najpierw podświadomą obawę, a następnie rodzi opór. Z pewnością też wiele myśli i twierdzeń zawartych w niniejszej książce sprowokuje sprzeciw słuchacza. Nikomu nie przychodzi łatwo rezygnacja z utartych stereotypów czy opinii i zastąpienie ich nowymi poglądami. Ciągle jednak musimy to czynić, jeśli nie chcemy, aby postęp został zahamowany. Przesłaniem tej książki jest właśnie rozwój, poszerzanie horyzontów i świadomości. Życzyłbym sobie, aby ta książka stała się pomocna dla jak największej liczby poszukujących. Thorvald Detlefsen, Monachium, październik 1978 roku. Część pierwsza. Ezoteryka – nienaukowy sposób postrzegania rzeczywistości. Przypadek to miękka poduszka, na której spoczywają ci, którzy na rzecz marnej bajeczki, jakoby w stworzeniu
stworzeniu wszechświata nie było jakiegokolwiek urzeczywistnienia celu, jakoby powstał on zupełnie mimochodem i absolutnie sam z siebie. Chcieliby odłączyć od kosmosu to, co boskie, naznaczone sensem i wskazujące cel istotom żywym. Herbert Fritzsche. Na sposobie myślenia charakterystycznym dla naszego stulecia wycisnął swoje piętno obraz świata, który został stworzony i zdefiniowany przez nauki przyrodnicze. Przymiotnik naukowy stał się swego rodzaju kryterium służącym jako miernik prawidłowości twierdzeń, teorii czy wreszcie myśli. My wszyscy myślimy kategoriami naukowymi, nawet w dziedzinach, które w ścisłym znaczeniu niewiele mają wspólnego z nauką. I tak w większości przypadków charakteryzuje nas wiara naukowa. Przy czym nie uświadamiamy sobie zupełnie sprzeczności tkwiącej w tym określeniu. Celem pracy naukowej jest zagłębienie rzeczywistości na drodze rozumowej i zaprowadzenie porządku w różnorodności form jej przejawów poprzez ustalenie pewnych prawideł. W tym celu powstają teorie, których zadaniem jest jak najlepsze odzwierciedlenie rzeczywistości. Każda teoria w momencie powstawania jest odbiciem stanu wiedzy ogólnej, a w szczególności wiedzy jej autora. Dzięki nieustannemu prowadzeniu badań podnosi się również poziom wiedzy i wkrótce staje się jasne, że dotychczasowa teoria jest zbyt ciasna i ograniczona. Konieczne okazuje się sformułowanie nowej teorii i sytuacja się powtarza. Tak więc dochodzimy do stwierdzenia, że dzięki nieustannemu poszerzaniu przez ludzkość horyzontów wiedzy, każda teoria wcześniej czy później okaże się nieaktualna i będzie musiała ustąpić miejsca nowym. Prawda dnia dzisiejszego okazuje się bowiem pomyłką jutra. Zdanie to dobitnie potwierdza historia nauki. Historia nauki to historia ludzkich pomyłek. Nie ma jednak powodu, aby się tego wstydzić. Każdy bowiem wie, że człowiek najlepiej uczy się na własnych błędach. Groteskowy jedynie jest fakt, że każde pokolenie jest absolutnie przeświadczone o tym, iż pomyłki popełniano wyłącznie w przeszłości i dlatego nic nie jest w stanie zachwiać ich pewności, że to dopiero za ich czasów została odkryta absolutna i ostateczna prawda. W tej chwili siła przekonań nauki przewyższa fanatyzm każdej sekty religijnej. Także zachowanie wobec tych, którzy swoimi nowatorskimi poglądami podważają powszechnie przyjęte prawdy, zaskakująco przypomina fanatyzm religijny. W każdym razie jedną z zasadniczych słabości ludzkich jest przywiązywanie do określonego punktu widzenia i bronienie go z uporem aż do końca. Nauka wykazuje tu szczególnie rażące niezgodności. Z podejrzanie silnie podkreślanym przez siebie obiektywizmem. Nauka rozpoczęła swoją działalność od badania widzialnego świata zewnętrznego. Widzialny świat występuje w postaci materii. Odpowiednio do jej potrzeb nauka dostosowała swoje metody pracy. Jest to z pewnością słuszne. Ale słuszne pozostaje tylko tak długo, jak długo istotnie przedmiotem naszych badań pozostaje materia. Także uzyskane wyniki w najlepszym razie mają rację bytu jedynie w odniesieniu do materii. W tym miejscu napotykamy jednak dwa podstawowe błędy, które pozwalają nam podać wątpliwość uzurpowane przez naukę prawo do występowania w imieniu wszystkich zjawisk. Pierwsze, metoda pracy, jaką posługuje się nauka, była świadomie dostosowana do wymagań związanych z prowadzeniem badań nad materią. Metodą tą naukowcy posługują się w dalszym ciągu nieświadomie również dzisiaj i rozszerzają ją na obszary, które z materią niekoniecznie muszą mieć coś wspólnego. Drugie,
drugie, ze stwierdzenia zawartego w punkcie pierwszym, że tylko materię można zbadać i zmierzyć, wypływa wniosek, że poza materią nie może istnieć nic innego. Ten zaklęty krąg można przerwać tylko wtedy, gdy uzna się, że własna metoda jest ograniczona lub gdy wyjdzie się na spotkanie z dziedziną niematerialną, stosując metody do niej adekwatne, niezwyczajne dla naukowego sposobu myślenia. Obecnie wydaje się, że nadszedł właściwy moment do podjęcia tego kroku, gdyż zewsząd słychać głosy, które nie chcą już dłużej przyznawać nauce prymatu w sprawach odnoszących się do rzeczywistości. Powody, które zdają się usprawiedliwiać podjęcie takiego kroku, można znaleźć m.in. w następujących pytaniach. Czy nauka, mimo odniesienia niewątpliwych sukcesów na polu techniki, sprawiła, że ludzkość stała się szczęśliwsza? Czy nauka jest w stanie pomóc człowiekowi w rozwiązywaniu jego problemów? Czy może ona udzielić odpowiedzi na najbardziej osobiste pytania dotyczące problemu bycia człowiekiem? Czy rozwój świadomości ogólnoludzkiej idzie w parze z rozwojem technicznym i technologicznym? Odpowiedzi na te pytania są jednoznaczne i wstrząsające w swej wymowie. Na tym polu nie odnotowano sukcesów. Im więcej człowiek wymyśli środków mających mu służyć do zaoszczędzenia czasu, tym mniej ma go dla siebie. Zachorowalność nie zmniejszyła się nawet o 1% dzięki działaniom podejmowanym przez tak zwaną nowoczesną medycynę. Nie dajmy zwieść się statystyce. Wykazuje ona bowiem spadek zachorowań na choroby zakaźne czy spadek umieralności niemowląt, nie podając równocześnie danych dotyczących jednostek chorobowych, na które w tym samym czasie wzrosły zachorowania czy które pojawiły się na świecie. Statystyki medyczne mają sens tylko wtedy, gdy wykazują zachorowania jako takie, nie ukazując poszczególnych form występowania chorób. Obserwujemy obecnie na przykład zdecydowany wzrost zachorowań na choroby psychiczne, których współczesna medycyna nie potrafi zwalczać. Jak stało się to w przypadku niektórych objawów z natury somatycznej? Celem powyższych uwag jest nie tyle chęć poddania krytyce nauki, ile raczej ukazania konieczności oraz uzasadnienie podjęcia decyzji o zwróceniu się ku innej metodzie, która znajduje się na przeciwległym biegunie naukowego sposobu myślenia. Metodę tę określamy mianem ezoteryki. Pojęcie to w dużym stopniu identyczne jest z określeniami takimi jak wiedza tajemna, okultyzm, magia i tym podobne. Większość skojarzeń związanych od wieków z tymi pojęciami jest na ogół niewłaściwa, a zdaniem tej książki będzie stopniowe wprowadzenie słuchacza w system myślowy ezoteryki. Ezoteryczny obraz świata. Nauka posługuje się wyłącznie funkcjonalnym sposobem myślenia. Jest to dla nas tak oczywiste, że początkowo ze zdumieniem pytamy, czy można w ogóle myśleć w inny sposób, nie puszczając przy tym wodzy fantazji. Ezoteryka, zgodnie z jej klasyczną definicją, pyta o istotę zjawiska, to znaczy nie stawia w odniesieniu do rzeczywistości jedynie pytania jak, ale pyta przede wszystkim dlaczego. To dlaczego jest pytaniem o sens stanowiący zasadniczy łącznik pomiędzy światem zjawisk a człowiekiem. Sens ten może objawić się jednakże jako prawda tylko indywidualnie każdemu z nas, publicznie dla mas jest nieuchwytny. Ezoteryka jest więc dlatego aspołeczna. Nauka stawia za punkt honoru powszechną dostępność. Ten, kto posiada odpowiednie uzdolnienia i jest wystarczająco pilny, potrafi zdobyć wiedzę. Nauka to proces, który każdy może sobie przyswoić, jest więc przenaszalna.
Wiedza natomiast nie. Często niestety mylimy wiedzę z zupełnie nieuporządkowanymi i fragmentarycznymi wiadomościami. Te ostatnie są przenaszalne, wiedza zaś nigdy nie jest wynikiem pilności, ale rezultatem całkowicie osobistego, indywidualnego aktu poznania, którego charakter jest natury metafizycznej. Ignoruje przy tym hasła mas żądające wiedzy dostępnej dla wszystkich. Wiedzę zawsze można zdobyć. Jest ona wynikiem własnego doświadczenia. Nie może być ani przyjęta, ani przekazana. We wszystko to, co przejmuję od innych, mogę wyłącznie wierzyć. Nigdy nie będę tego wiedział. Nie jest przy tym ważne, czy powody, dla których w coś wierzę, są dobre, czy też nie. Wierzyć to znaczy nie wiedzieć. Rachunek prawdopodobieństwa także tu też nic nie zmieni. Z tego punktu widzenia nauki przyrodnicze jawią się nam jako wielka wspólnota wiary naukowej, której zadanie polega na bezustannym przeżuwaniu okruchu wiedzy będącej udziałem kilku wtajemniczonych, aż do uzyskania bezkształtnej, nierozpoznawalnej masy. W żadnym razie nie zamierzam tu dyskredytować wiary, ponieważ sama wiara jest najważniejszym warunkiem osiągnięcia wiedzy. Wierzyć w zasadzie oznacza uznawać za możliwe. Gdyby nie istniało założenie, że coś jest możliwe, wówczas nigdy nie stałoby się realne zdobycie doświadczenia. Wiara i wiedza to dwa różne kroki, które nawzajem się warunkują i mają swoje uzasadnienie i nie należy ich tylko ze sobą mylić. Zarówno wiedza, jak i ezoteryka były zawsze rezultatem indywidualnego aktu poznania, a więc udziałem niewielu. Ci nieliczni, postępujący wąską ścieżką poznania wiodącą ku wiedzy, stanowią tak zwany ezoteryczny, wewnętrzny krąg. Ów mały wewnętrzny krąg otoczony jest znacznie większym, egzoterycznym, zewnętrznym kręgiem. Później, w trakcie dalszych rozważań, stanie się zrozumiałe, że oba te kręgi warunkują się nawzajem. Każdy z nich zawdzięcza swoje istnienie przeciwnemu biegunowi. Z wiedzy tej wynika, że celem ezoterycznego kręgu nigdy nie było nawracanie świata. Prawdziwa ezoteryka działa w ukryciu i podejmuje więcej wysiłków, aby zawalować swoje istnienie i ukryć je przed światem zewnętrznym, niż aby zdobyć nowych zwolenników. To, że dana grupa ludzi nie ma nic wspólnego z ezoteryką, nawet gdy nazwa czy reklama głośno to podkreślają, widać wyraźnie w jej dążeniu do objęcia swoim wpływem coraz liczniejszej rzeszy uczniów. Jeśli nawet ezoteryka pozostanie w cieniu, to nie ma nic wspólnego z tajemniczością, ale jednoznacznie wynika z jej założeń. Nauki ezoteryczne same utrzymują się w tajemnicy. Człowiek jest w stanie tylko wówczas odkryć jakąś wiedzę i wykorzystać ją dla swoich potrzeb, gdy stan jego świadomości mniej więcej odpowiada poziomowi tej wiedzy. Człowiek bez odpowiedniego wykształcenia z zakresu fizyki nie zrozumie prawa fizycznego. Nic mu ono nie powie, nawet gdy dla samej fizyki prawidło to ma znaczenie epokowe. Prawo to pozostanie tajemnicą dla osoby niewtajemniczonej w arkana fizyki. Dlatego też nie ma potrzeby, aby je ukrywać. Dopiero gdy osoba ucząca się osiągnie odpowiedni poziom wiedzy fizycznej, wówczas to samo prawo spowoduje, że dokona ona znacznego postępu w dziedzinie fizyki. Tak samo jest w przypadku wiedzy ezoterycznej, czy tak zwanych nauk tajemnych. Wiedza ezoteryczna w zakodowanej postaci dostępna jest każdemu, ale nie może być rozpoznana przez niewtajemniczonego. Większość nie dostrzega wartości symboli i dlatego uważa je za bezsensowny i do niczego nieprzydatny bełkot. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Ewangelia według św. Jana.
Jeśli nie potrafię czytać nut, to nie upoważnia mnie to do wymagania od muzyków, aby używali do zapisu melodii liter czy cyfr, które jestem w stanie przeczytać. To ja muszę się zdecydować i albo podjąć trud przyswojenia sobie umiejętności czytania nut, albo na zawsze zrezygnować z głębszego rozumienia muzyki. Podobnie jest z ezoteryką. Zadanie wiedzących nie polega na dostosowaniu się do poziomu niewiedzących. Ich rolą będzie niesienie pomocy tym, którzy o to poproszą. Proście, a będzie wam dane. Pukajcie, a będzie wam otworzone. Przytoczone przykłady powinny wykazać, że ezoteryka nie jest dziedziną wiedzy, której zgłębianie uzależnione jest od pilności. Ezoteryka nie jest pojęciem nadrzędnym, zawierającym określone dane, fakty i prawidła, których opanowanie prowadzi do zdobycia wiedzy. Ezoteryka to droga, a właściwie ścieżka. Droga prowadzi do celu. Rozpatrzmy to na przykładzie drogi wiodącej z Monachium do Wiednia. Możemy przejrzeć się dokładnie tej drodze narysowanej na mapie. Obliczyć ilość kilometrów, w podręcznikach możemy przeczytać o poszczególnych miastach leżących na tej trasie, obejrzeć zdjęcia, omówić wszelkie szczegóły z tymi, którzy przebyli tę drogę i tak dalej. Wszystkie te czynności związane z poznawaniem drogi z Monachium do Wiednia mogą być bardzo interesujące. Jednego wszakże w ten sposób nie osiągniemy. Nie dotrzemy do celu, do Wiednia. Jeśli chcemy dotrzeć do Wiednia, sami musimy wyruszyć w drogę, iść nią, poruszać się po niej. Wszelkie uprzednio dokonane obserwacje i uzyskane informacje mogą okazać się teraz pomocne, ale wszystkie teorie nie zastąpią samego udania się w drogę. Przykład ten powinien wyjaśnić różnicę pomiędzy ezoteryką jako drogą, a zwykłym gromadzeniem faktów. Ezoteryka prowadzi do celu. Osiągnąć go można tylko wówczas, gdy wyruszy się w drogę. I tu dochodzimy do pierwszego błędu, jaki popełniają ci, którzy wprawdzie opowiadają się głośno za ezoteryką, ale sami nie kroczą tą drogą. Udanie się w drogę oznacza natychmiastowe przekształcenie wszelkich, nawet najmniejszych okruchów wiedzy w rzeczywistość. Oznacza to także ciągłe zmienianie swojego życia, sposobu postrzegania i przeżywania oraz kształtowanie swojego zachowania, stałe zmienianie się. Krótko mówiąc, ezoteryka oznacza rozwój. Tę konieczność przekształcania nazywam zobowiązaniem nauki ezoterycznej. Wszystkie nauki funkcjonalne dla osób poznających je są niezobowiązujące. Chemik może dziś dokonać sensacyjnego odkrycia, a jednocześnie w dalszym ciągu bić swoją żonę, procesować się z bratem, przeklinać świat, społeczeństwo itd. Na jego życie i zachowanie odkrycie chemiczne nie wywrze zatem żadnego wpływu. Zupełnie inaczej odbywa się to w przypadku nawet najmniejszego odkrycia ezoterycznego. Ma ono bezpośredni wpływ na wszystkie dziedziny bytu, narzuca nowe nastawienie wobec świata, sprawia, że dotychczasowe przyzwyczajenia natychmiast przestają mieć rację bytu. Jeśli na przykład ktoś zrozumiał istotę astrologii, to od tej pory nie będzie szukał winnych w świecie zewnętrznym, nie będzie się z nikim procesował itd. Należy tutaj podkreślić, że uprawianie i zrozumienie astrologii to dwie różne sprawy. Rzadko się zdarza, aby oba zjawiska miały miejsce równocześnie. To zobowiązanie stanowi odwieczną przyczynę, dla której ezoteryczny świat i tak zaciekle zwalcza przenikanie prawd ezoterycznych. Podświadomie odczuwa on bowiem bardzo precyzyjnie ich obligatoryjność, tkwiący w nich przymus. Jesteśmy gotowi zaakceptować każde nowe odkrycie, jeśli jest ono funkcjonalne, a co za tym idzie, nie niesie dla nas przymusowych skutków. Od pewnego czasu podejmuje się próby ominięcia tego konfliktu za pomocą pewnego triku.
Trik ten nazywany jest parapsychologią. Sterylna metodyka nauk ścisłych podejmuje próby rozmycia i pozbawienia ostrości obrazu świata stworzonego przez ezoterykę. Poważne wyliczenia zapełniają archiwa, ale, Bogu dzięki, nie zmienia to samego człowieka. Parapsychologia jest zakłamana i tchórzliwa, brak jej nawet odwagi nauki materialistycznej do przeczenia istnieniu wszelkich zjawisk niematerialnych. Nie jest też gotowa podporządkować się własnym odkryciom i płynącym z tego konsekwencjom. Parapsychologia liże cukierek przez papierek i rozwodzi się nad jego smakiem, a nie ma odwagi odwinąć papierka. Ironia losu sprawia, że sama wydała na siebie wyrok. Wybrała sobie bowiem nazwę, która mówi, że uprawiając tę dziedzinę, mijamy się z psychologią. Ezoteryka jako droga. Skoro już zdecydowanie odżegnaliśmy się od nauki i parapsychologii, możemy teraz poświęcić się ezoteryce jako drodze. Celem tej drogi jest osiągnięcie przez człowieka doskonałości, mądrości, przezwyciężenia dwubiegunowości, zjednoczenie się z Bogiem, unio mistyka, chemiczne wesele, kosmiczna świadomość. Wszystkie te pojęcia próbują opisać ostateczny cel drogi człowieka. W tym miejscu będą one jeszcze funkcjonowały wyłącznie hasłowo, ale mam nadzieję, że nasze kolejne rozważenia wypełnią je stopniowo bardziej wyczerpującą treścią. Aby osiągnąć cel, należy poznać ezoteryczne prawidła uniwersum i nauczyć się je rozumieć. W ślad za zmieniającym i rozwijającym się stanem poznania musi zmienić się także człowiek. Musi on stawać się coraz bardziej świadomy, aby móc wyraźniej zrozumieć swoje prawdziwe zadanie i cel swojej drogi. Na takiej drodze pomocne będą wskazówki orientacyjne, drogowskazy i tablice, które udzielą nam informacji, dokąd prowadzi prawa odnoga drogi na poszczególnych skrzyżowaniach. Taką pomoc stanowią liczne techniki i dyscypliny ezoteryczne. Jako przykłady wymienię tutaj najważniejsze: astrologia, kabała, tarot, alchemia, magia, yoga, medytacja, I Ching. Żadna z tych dyscyplin sama w sobie nie stanowi ostatecznego celu. Są one jedynie pomocą w uzyskaniu orientacji, drogowskazem na drodze. Często występującym zagrożeniem jest to, że człowiek myli drogowskaz z drogą. I oto mamy do czynienia z tylko astrologami, tylko wahadełkowcami i całym mnóstwem innych specjalistów, którzy twierdzą, że ich dziedzina jest kluczem do mądrości świata. Ludzie ci zatrzymali się jednak na ulubionym drogowskazie i sami dla siebie stanowią przeszkodę w pokonywaniu dalszej drogi. Dyscypliny ezoteryczne powinny uwolnić człowieka od starych stereotypów, ale zbyt często wykorzystywane są do tworzenia nowych. Człowiek sądzi wówczas, że dotarł dalej, ale nie zauważa, że zmianie uległ wyłącznie przedmiot stereotypu. W tym miejscu pragnąłbym jeszcze wypowiedzieć się na temat technik wschodnich i zachodnich. Poznanie prawdy stanowi koniec każdego rozwoju ezoterycznego. Prawda jest tylko jedna. Jest ona niezależna od czasu, kultury i religii. Metody służące osiągnięciu tej prawdy kształtowały się w różnych okresach i kulturach odmiennie. Wszystkie jako środki pomocnicze są jednakowo dobre i przydatne. Człowiekowi bliższe są zawsze systemy i symbole kultury, w której został wychowany. Jest znacznie trudniej i z reguły dłużej trwa, gdy człowiek kultury zachodniej stara się iść tą drogą, korzystając przy tym z metod, których korzenie tkwią w kulturze wschodu.
Mówię tu o tym dlatego, że w ostatnim czasie stało się bardzo modne zajmowanie się wschodnimi systemami ezoterycznymi z jednoczesnym odrzuceniem równie bogatej oferty zachodnich systemów ezoterycznych, bardziej przystających do naszego sposobu myślenia i do naszych zwyczajów. Jest to także jedyny powód, dla którego w czasie wszelkich prac opieram się prawie wyłącznie na czterech wielkich kolumnach zachodniej ezoteryki: astrologii, kabale, alchemii i magii. Systemy te często nazywane są naukami pierwszego rzędu, z których z biegiem czasu wykształciły się nauki drugiego rzędu: astronomia, chemia itd. Ezoteryka jest więc tak stara jak ludzkość, istniała zawsze i zawsze będzie istnieć. Przechowywana jest w niej cała wiedza dostępna człowiekowi. Jej nauki są niezależne od czasu. Nigdy nie były zmieniane, nigdy ich nie modyfikowano i zawsze są aktualne. Współczesna nauka nie jest w stanie zrozumieć, że cała wiedza istnieje od zawsze. Trwa ona raczej w błędnym przekonaniu, że z każdym nowym odkryciem zbliżamy się coraz bardziej do prawdy, a co za tym idzie, że niebawem będziemy wiedzieć wszystko, gdyż jest to tylko sprawa czasu. Z punktu widzenia ezoteryki wygląda to zupełnie inaczej. Wiedza istnieje od zawsze, każdy indywidualnie musi do niej dojrzeć, musi osiągnąć taki stan, w którym będzie mógł tę wiedzę dostrzec i poznać. Mówiąc inaczej, wiersze Homera istnieją od bardzo dawna. Każde dziecko jednak powoli i z mozołem przechodzi w szkole kolejne etapy rozwoju, aż osiągnie taki poziom, który pozwoli mu właściwie odczytać i zrozumieć poezję Homera. Dla takiego dziecka bez znaczenia jest to, czy i ile osób przed nim czytało Homera, poznaje bowiem jego poezję po raz pierwszy w swoim życiu. Hermetyczna filozofia. Jeśli porównamy rzeczywistość dookoła, to okaże się, że nauka dzieli je na segmenty, na dyscypliny: medycyna, fizyka, chemia, biologia itd. Poznając każdą z tych dziedzin wiedzy, mamy nadzieję znaleźć się kiedyś w centrum nowego koła. Cel ten jednak staje się coraz bardziej nieosiągalny, ponieważ wysoka specjalizacja w każdej z dziedzin utrudnia porozumienie interdyscyplinarne. Działania ezoteryczne rozpoczynają się nie na obrzeżach tego koła, lecz w jego centrum. Ezoteryka zajmuje się badaniem uniwersalnych prawideł. Jeśli uda się nam je rozpoznać, wystarczy tylko przenieść je na poszczególne segmenty koła, na poszczególne dziedziny wiedzy. Wiedza tego rodzaju jest nadrzędna wobec wiedzy specjalisty w danej dziedzinie, ponieważ ma ona dostęp do wszystkich pozostałych dziedzin i każdą potrafi adekwatnie zhierarchizować oraz określić jej miejsce w otaczającej nas rzeczywistości. Ezoteryczny sposób myślenia podporządkowany jest naczelnej zasadzie, którą sformułował ojciec ezoteryki Hermes Trismegistos. Ezoteryka nazywana jest również od jego imienia hermetyczną filozofią. Ów po trzykroć wielki Hermes był egipskim kapłanem i wtajemniczonym. Historia jego życia tonie w brokach dziejów. Spisał on kwintesencję wszelkiej mądrości w postaci 15 tez na tablicy wykonanej z zielonego orientalnego korundu. Tablica ta, zaginiona od dawna, przeszła do historii pod nazwą Tabula Smaragdina. A oto jej treść. Tabula Smaragdina Hermesa Trismegistosa. Pierwsze. Prawda jest bez kłamstw, pewna i najprawdziwsza. Drugie. To, co znajduje się na dole, równe jest temu, co jest na górze, a to, co jest na górze, jest równe temu, co jest na dole, aby wypełnić cudowne dzieło jedności.
trzecie. I tak wszelka rzecz stworzona jest poprzez jednego Boga w wyobrażeniu jednej rzeczy. I tak z jednej rzeczy narodzone są wszelkie rzeczy na jej obraz. Czwarte. Ojcem tej rzeczy jest słońce. Matką rzeczy tej jest księżyc. Piąte. Wiatr nosi ją w swoim łonie. Szóste. Karmicielką tej rzeczy jest ziemia. Siódme. Tutaj, przy tej jedynej rzeczy, jest ojciec wszelkiej doskonałości całego świata. Ósme. Siła tej samej rzeczy jest przy niej, gdy powraca na ziemię. Dziewiąte. Musisz oddzielić ziemię od ognia, słabości od sił, najlepiej z wielkim rozumem. Dziesiąte. Wznosi się z ziemi ku niebu i znów do ziemi i przyjmuje siłę rzeczy wysokich i niskich. Jedenaste. I tak posiądziesz cudowność całego świata. Z tego powodu odejdzie od ciebie wszelki bezrozum. Ta jedyna rzecz jest ze wszystkich sił najsilniejsza, ponieważ pokona wszelkie słabości i przebije wszelkie skały. Dwunaste. W ten sposób stworzono świat. Trzynaste. Dlatego będą cudowne naśladownictwa. Ich rodzaj opisano tutaj. Czternaste. I nazywają mnie Hermes Trismegistos, który posiadam trzy części mądrości całego świata. Piętnaste. Co powiedziałem o działaniu słońc, nic temu nie brakuje, ale bowiem jest doskonałe. Wiem, że tekst ten początkowo wydaje się współczesnemu człowiekowi niezrozumiały. Nie jest to wina tekstu, lecz naszego umysłu. W owych 15 tezach ujęto całą wiedzę, jaka kiedykolwiek dostępna była człowiekowi. Tekst ten opisuje stworzenie uniwersum i jednocześnie sposób wykonania alchemicznego kamienia mądrości. Temu, kto rozumie całkowicie powyższy tekst, niepotrzebne są biblioteki, ponieważ posiada całą wiedzę. Nic temu nie brakuje, ale bowiem jest doskonałe. Stwierdzenia tego rodzaju mogą brzmieć jak fantastyczne mrzonki, ale dla wielu będą stanowić wystarczający powód, aby w tym miejscu całkowicie i ostatecznie porzucić zainteresowanie ezoteryką. Kto jednak podejmie trud studiów i zechce przeniknąć w głąb hermetycznego języka i symboliki, temu uda się kiedyś odkryć i przeżyć znaczenie tego tekstu. Zasada analogii. Jak na górze, tak na dole. W tej chwili interesuje nas wyłącznie teza druga. To, co znajduje się na dole, równe jest temu, co jest na górze. A to, co jest na górze, jest równe temu, co jest na dole, aby wypełnić cudowne dzieło jedności. Wypowiedź ta, która zwykle skracana jest do stwierdzenia jak na górze, tak na dole, stanowi klucz do filozofii hermetycznej. Kryje się w nim założenie, że wszędzie we wszechświecie, u góry i na dole, na niebie i na ziemi, w wymiarze makrokosmicznym i mikrokosmicznym, na wszystkich płaszczyznach zjawisk panują te same prawa. Na poziomie odbierania przez nas rzeczywistości jesteśmy w stanie rozpoznać wyłącznie wycinki z całego nieskończonego łańcucha. Widzimy tylko mały fragment widma światła. Słyszymy tylko te częstotliwości, które znajdują się w określonym zakresie. Niektóre zwierzęta potrafią odbierać dźwięki i dostrzegać barwy, które są niedostępne dla człowieka pozbawionego specjalnych przyrządów. Podobnie rzecz ma się z wyobraźnią. Potrafimy wyobrazić sobie wyłącznie średnie rozmiary, jeśli jednak coś jest za bardzo duże lub za bardzo małe, możemy to wyrazić wzorami, ale nie umiemy wyobrazić sobie tych wielkości.
I tak na przykład wiemy dziś, że na kawałek żelaza składają się prawie wyłącznie międzyprzestrzenie otoczone cząsteczkami atomów. Odległości pomiędzy cząsteczkami odpowiadają proporcjonalnie odległościom pomiędzy planetami Układu Słonecznego. I nawet jeśli zdajemy sobie z tego sprawę, to jednak patrząc na kawałek żelaza, trudno jest nam sobie to wyobrazić. Podobnie jest w przypadku wirusa, który jako organizm jest tak mały, że nie potrafimy go ogarnąć naszą wyobraźnią. Tak samo odległość 10 milionów lat świetlnych wykracza poza naszą zdolność wyobrażenia. W naszym poznawaniu skazani jesteśmy wyłącznie na średnie, przyrodzone ludzkości wymiary. Wszystko, co wykracza poza nie, powyżej czy poniżej, dostępne jest nam tylko dzięki użyciu pomocniczych przyrządów lub w ogóle nie możemy tego ogarnąć. W tej sytuacji pomocny okazuje się genialny klucz. Jak na górze, tak na dole. Dzięki temu hasłu możemy ograniczyć nasze rozważania i badania do praw obowiązujących w obszarze nam dostępnym, a następnie przenieść zebrane doświadczenia na inne, odległe poziomy. Takie myślenie analogiczne pozwala człowiekowi na ogarnianie swoim umysłem całego wszechświata w nieograniczony sposób. Myślenie analogiami nie ma charakteru przyczynowego i dlatego dzisiaj wywiera dość niezwykłe wrażenie. Później omówimy jeszcze konkretne zastosowanie tej metody na przykładzie astrologii. Analogia, jak na górze, tak na dole, daje się zastosować tylko wtedy, gdy jesteśmy gotowi zaakceptować wszechświat w jego całkowitym wymiarze jako kosmos, porządek. W kosmosie panują konkretne prawa i nie ma w nim miejsca dla przypadku. Przypadek jako wydarzenie całkowicie nieprzewidywalne i niepodporządkowane żadnemu prawu zmieniłoby każdy kosmos w chaos. Jeśli budujemy na przykład komputer, to stanowi on sam w sobie pewien kosmos. Skonstruowano go zgodnie z pewnymi zasadami, jego zdolność do funkcjonowania uzależniona jest od stosowania się do tych zasad. Jeśli wmontujemy w niego podzespoły, dowolnie kilka tranzystorów, kondensatorów i oporników, które nie są zgodne ze schematem budowy, wówczas owe przypadkowe wmontowane elementy zamienią cały kosmos w chaos. A co za tym idzie, komputer nie będzie prawidłowo funkcjonował. To samo dotyczy naszego świata. Już w momencie zamanifestowania się pierwszego przypadkowego wydarzenia nasz świat przestałby istnieć. Nauka także opiera się zwykle na prawidłach natury. Nie waha się jednak równolegle wprowadzić pojęcia przypadku. Jeśli upuścimy kamień z pewnej wysokości, to spadnie on na dół nie przypadkowo, ale zgodnie z pewną zasadą. Jeśli kamień ten trafi pana X w głowę, to pan X nie przypadkowo, ale zgodnie z zasadą zostanie trafiony kamieniem. Ani fakt, że panu X spadł kamień na głowę, ani moment, w którym to się stało, nie są dziełem przypadku. Nie chorujemy przez przypadek, nie potrąca nas samochód przez przypadek, nie urodziliśmy się przez przypadek w bogatej lub biednej rodzinie itd. Podkreślamy to raz jeszcze. Przypadek nie istnieje. Za każdym wydarzeniem kryje się prawidło. Nie zawsze potrafimy je od razu rozpoznać. Nie upoważnia nas to jednak do negowania istnienia tej zasady. Kamienie spadały na Ziemię zgodnie z prawem ciążenia nawet wówczas, gdy ludzie jeszcze nie znali tego prawa. I znowu zakrawa to na ironię losu, że profesjonaliści broniący niejako zawodowo istnienia przypadku, to jest statystycy, sami udowadniają jego nietrwałość, posługując się przy tym metodyczną akrybią.
Każdy statystyk uważa mianowicie, że przy rzutach kostką przypadkowo wyrzucamy 3 lub 5 czy jakąkolwiek inną liczbę oczek. Jeśli jednak będziemy rzucać wystarczająco długo, wówczas suma wszystkich wyrzuconych oczek układać się będzie zgodnie z wykresem prawidłowej krzywej, zwanej krzywą rozkładu normalnego Gaussa. I cóż za cudowne zjawisko objawia nam się tutaj? Suma przypadkowych, pojedynczych rzutów da nam wynik zgodny z jakimś prawidłem. Orbita, po której poruszają się ciała niebieskie, nie składa się też przecież z przypadkowych, pojedynczych odcinków. Gdyby statystycy mieli rację, wówczas prawdziwe byłoby również stwierdzenie, im częściej mylimy się w liczeniu, tym bardziej prawidłowy staje się wynik obliczeń. Do kategorii podobnej logiki należy zaliczyć również twierdzenie darwinistów, którzy ewolucję wyjaśniają jako skutek i sumę błędów zachodzących w genach. Jest rzeczą oczywistą, że krzywa rozkładu normalnego dużej liczby wykazuje, iż liczba ta zbudowana jest z prawidłowych pojedynczych wydarzeń. W najlepszym przypadku możemy powiedzieć, że pojedyncze zdarzenie polegające na rzucie kostką jest za mało ważne, aby natychmiast na jego podstawie dostrzec prawidło determinujące je, a ludzkość skazana jest przecież na doświadczanie pewnej minimalnej ilości zdarzeń. Obserwacja tego świata sprawia, że mówimy o pewnym kosmosie i wykluczamy istnienie jakiegokolwiek przypadku. Poza tym na przykładzie samego słowa przypadek widzimy, że pierwotnie musiało ono mieć zupełnie inne znaczenie. Określa ono bowiem to, co przypada każdemu z nas. Jeśli jednak kosmos stanowi uporządkowaną jedność, to wszędzie musi panować ta sama zasada w odniesieniu do rzeczy wielkich i małych, jak na górze, tak na dole. Analogia ta upoważniła Paracelsusa do porównania człowieka jako mikrokosmosu z makrokosmosem. Człowiek jest wiernym odbiciem makrokosmicznego uniwersum. Na zewnątrz nie znajdziemy nic, czego na zasadzie analogii nie można by było znaleźć w człowieku i odwrotnie. Dlatego nad świątynią w Delfach widnieje napis: poznaj samego siebie, abyś mógł poznać Boga. Ciało, dusza i duch. Jeśli przyjrzymy się nieco bliżej temu mikrokosmosowi, jakim jest człowiek, to najpierw dostrzeżemy ciało. Ciało to, w przypadku człowieka żyjącego, nie jest wyłącznie sumą z konkretnych związków chemicznych, są one bowiem podporządkowane wspólnej idei i pełnią służebną rolę wobec nadrzędnego pojęcia, jakim jest człowiek. Nie jest to tak zupełnie oczywiste. O wiele bardziej zrozumiałe jest zjawisko, które obserwujemy na przykładzie rozkładu zwłok. Wszystkie związki chemiczne podporządkowują się własnym prawidłom, własnej woli i nie podlegają już żadnemu porządkującemu i łączącemu je z zamysłowi. Jeżeli w przypadku żyjącego człowieka tak się nie dzieje, to znaczy to, że musi w nim istnieć pewna instancja, która posiada zdolność do koordynowania różnorodnych składników materialnych. Instancja ta musi być właściwa wyłącznie człowiekowi żyjącemu, ponieważ jej działania nie obserwujemy u zmarłego. Na poziomie materialnym w momencie śmierci człowieka nie zanika, o ile nam wiadomo, nic. W konsekwencji instancja poszukiwana przez nas nie może mieć charakteru materialnego, czego nie należało się zresztą spodziewać, ponieważ przy założeniu, że najważniejszą cechą tej instancji miała być zdolność do koordynacji materii, nie mogła być ona sama natury materialnej. Każdy człowiek wie, że w momencie śmierci zanika świadomość i życie, a więc znaleźliśmy się w punkcie, w którym blisko nam do stwierdzenia, że poszukiwana przez nas instancja jest identyczna z jednym z tych dwóch pojęć.
czym jednak jest świadomość? Człowiek jest sam siebie świadomy, postrzega się jako indywidualny, czujący byt od momentu narodzin aż do śmierci. Świadomość tę charakteryzuje ciągłość, jakiej ciało ciągle budujące nowe komórki i pozbywających się starych nie posiada. Inne, starsze pojęcie to dusza. Dusza to świadomość, indywidualność to instancja koordynująca wszelkie materialne elementy ciała człowieka i sprawiająca, że stanowią one jedną całość. Dusza to samodzielna instancja różniąca się jakościowo od ciała materialnego. Współczesna psychologia niestety nie uznaje istnienia duszy. Wprawdzie posługując się fachową terminologią sprawia wrażenie, jakoby była w posiadaniu wiedzy na ten temat, a co więcej, nawet o głębi i warstwach duszy, w rzeczywistości jednak nie udało jej się nawet zbliżyć do duszy człowieka. Psychologia bada psychikę człowieka. Psychika to jednak nie to samo co dusza. Stanowi ona wytwór psychologii, swego rodzaju eliminat. Na skutek mylenia obu tych pojęć, psychologia doszła do przekonania, że duchowe funkcjonowanie człowieka stanowi efekt działania mózgu i systemu nerwowego. Wynika z tego, że w momencie zaniku tych materialnych uwarunkowań także i dusza przestaje istnieć. Pojęciowa i myślowa nonszalancja naszej nauki często sprawia, że niemożliwe staje się dotarcie do pierwotnego znaczenia pojęć. 1. Jeśli mówimy o duszy lub świadomości, mamy na myśli samodzielną, niematerialną instancję, która ani nie jest wytworem materii, mózgu, centralnego układu nerwowego czy temu podobnych, ani w żaden sposób nie jest od niej zależna. Religie, ludzie posiadający status wtajemniczonych czy też okultyści z dawien dawna wiedzieli o istnieniu duszy i o jej zdolności do przetrwania śmierci człowieka. Mimo to nasze społeczeństwa i przedstawiciele świata nauki odbierają to jako sensację, gdy uczeni, jak na przykład Amerykanin dr Moody, publikują relacje osób, które zostały reanimowane i przeżyły śmierć kliniczną. W zwierzeniach tych mowa jest zawsze o tym, jak opuścili tylko swoje ciało, niewidoczni dla pozostałych, przebywali w dalszym ciągu w pomieszczeniu, mogli wszystko widzieć, słyszeć i czuć. 2. Psychika, czy też dusza w rozumieniu psychologii, także psychologii głębi, nie jest identyczna z pojęciem opisanym powyżej? Stanowi wyłącznie eliminat nauki? Dusza psychologiczna jest siedliskiem instynktów, lęków, konfliktów i kompleksów. Jest to pojęcie zbiorowe nazywające działania duszy. Nie wyjaśnia nam ono jednak, czym jest istota sprawcza. Istoty sprawczej domyślamy się w mózgu lub w centralnym układzie nerwowym. W tym miejscu jednak zaczynamy kręcić się w kółko. A kto w takim razie stymuluje mózg i centralny układ nerwowy do działania? Jak wiadomo, materia zawsze potrzebuje informacji, aby móc działać. Informacja jednak nie ma materialnej natury. W jednym z dalszych rozdziałów wyjaśnimy różnicę pomiędzy informacją a nośnikiem informacji. Tutaj jedynie wspominamy o tym, aby zapobiec szukaniu tej informacji w genach. Na koniec należy jeszcze wspomnieć o tym, że wszędzie tam, gdzie w przyrodzie dokonują się procesy tworzenia, musi zawsze istnieć informacja, to znaczy świadomość lub dusza. Każde zwierzę, roślina czy człowiek posiadają duszę. W obrębie ziemskiego świata duszy potrzebny jest materialny nośnik, który jednak zbudowany jest z delikatnej materii. W kręgach okultystycznych mówi się także o tak zwanych ciałach astralnych. W tym kontekście należy wspomnieć o najnowszych wynikach badań amerykańskiego profesora Uniwersytetu Yale, Harolda Saxtona Burra. Burr
padał, posługując się przy tym środkami technicznymi pola elektryczne, które otaczają żywe organizmy. I tak każde nasionno otaczało pole w kształcie dorosłej rośliny. Wokół żabiego skrzeku widoczne było pole o kształcie dorosłej żaby. Na tej podstawie wysnuł on wniosek, że wszystkie organizmy żywe emanują takie pola elektromagnetyczne. W tych niewidzialnych, ale dających się zmierzyć obrazach, każda nowa komórka otrzymuje przeznaczone sobie miejsce. Wyniki eksperymentalnych badań potwierdziły ezoteryczne przypuszczenia, że wszystkie istoty żywe rozwijają się w określone z góry formy. Jednakże tych pól elektromagnetycznych nie nazwano duszą. Są one raczej materialnym korelatem ciała astralnego. Podobna pomyłka doprowadziła do powstania przekonania, że na tzw. fotografii Kirliana widoczne są ciała astralne. Fotografia Kirliana pokazuje jednak tylko zaledwie wzajemne oddziaływanie na siebie elektrycznych emanacji organizmu i pola wysokiego napięcia. Po próbie wyjaśnienia pojęć takich jak ciało i dusza, pozostało nam jeszcze jedno bardzo ważne pojęcie, a mianowicie życie. Życie nie może być pojęciem identycznym ze świadomością. Już sam język odróżnia śmierć od utraty świadomości. Życie nie może być również zbudowane z materii, ponieważ to zaledwie jego aspekty manifestują się na płaszczyźnie materialnej. Życie stanowi chyba największą tajemnicę dla człowieka. Nauce daleko jeszcze do poznania duszy, a jeszcze dalej do zrozumienia istoty życia. Nauka ma zawsze do czynienia z materialnymi aspektami życia, samego życia natomiast nie zna. Człowiek nie jest w stanie ani go wyprodukować, ani zniszczyć. Życie stanowi pewną jakość, która jest niedostępna dla człowieka. Każdy zna przynajmniej ze słyszenia ten klasyczny trójpodział – ciało, dusza i duch. Hermetyczna filozofia uczy, że duch jest życiem. Życie, w przeciwieństwie do duszy, jest apersonalne, anonimowe. Istnieje tylko jeden duch, jedno życie. Można w nim uczestniczyć, pozwolić duchowi działać poprzez siebie. Wówczas się żyje. Gdy kończymy życie na ziemskim padole, wówczas stracimy tylko łączność z życiem. Samego życia nie niszczymy. Istnieje tylko jeden duch i tak jedność reprezentowana jest w nas przez to życie. Stanowi ono iskrę Bożą, którą odnaleźć można w każdej żyjącej istocie. Tak więc każdy człowiek, jak każdy twór natury, składa się z trójcy – ciała, duszy i ducha. Każdy postrzega się jako jedność i nazywa tę jedność ja. Analizując dalej, zauważymy, że cielesna jedność człowiek da się podzielić na kolejne jedności, na przykład na organy. Także każdy organ stanowi odrębną jedność. Inaczej nie można by było odróżnić serca od wątroby. Taka funkcjonalna odrębność zakłada z góry, że każdy organ posiada indywidualną świadomość. Myśl ta może wydać się niezwykła, ponieważ tylko sobie jesteśmy skłonni przypisywać świadomość. Większość ludzi będzie może nawet gotowa przypisać posiadanie świadomości swojemu psu, mimo że świadomość psa jest całkowicie odmienną od świadomości człowieka. Jednak chęć przypisywania świadomości jakiejś muszce wywoła z pewnością więcej sprzeciwów, mimo że pojawia się jednocześnie pytanie, czym uzasadnić taki podział. Wszystko, co żyje i wykazuje indywidualność, ma świadomość. Jest to fakt, którego nie zmieni nawet to, że trudno nam uzmysłowić sobie istnienie świadomości w innych formach żywych. Chcemy czy nie, musimy uznać istnienie świadomości w naszych organach. Wątroba postrzega się również jako indywidualność i jedność zamkniętą w sobie. Jej zadaniem jest tylko i wyłącznie wykonywanie zadań wątroby, ponieważ gdyby było inaczej,
Jej nadrzędna indywidualność, człowiek, z którą jest integrowana, nie czułaby się dobrze. Jeżeli będziemy dalej analizować wątrobę jako indywidualność, wówczas napotkamy nowe jednostki zwane komórkami. Także każda komórka stanowi indywidualność. Żyje, może się rozmnażać, bez wątpienia posiada więc własną świadomość. Odczuwa się jako ja jestem. Jej zadaniem jest bycie komórką wątroby. Gdy odechce się jej być tą komórką i odkryje indywidualny pęd do wolności, wówczas stanie się komórką nowotworową, ponieważ opuści większy porządek. Człowiek jako posiadacz takiej komórki, która porzuca ów porządek, nie składa jej z reguły gratulacji z tytułu odkrytej wolności, a wręcz przeciwnie, usiłuje ją wyeliminować, aby w ten sposób uchronić się przed zagładą. I tak jak komórka jako indywiduum stanowi część większej całości, czyli organu, a organ część ludzkiego organizmu, tak człowiek stanowi również tylko część większej całości. Człowiek jest jedynie komórką w organizmie, który nazywamy planetą Ziemia. Podobnie jak inne planety, Ziemia jest indywidualną inteligencją i posiada nie tylko ciało, ale także świadomość. Gdyby tak nie było, nie odkrywalibyśmy dziewiczych planet, a tylko zwłoki ciał niebieskich. Podobnie jak zmarły człowiek ulega rozkładowi, tak i ciało martwej planety rozkłada się, co widzimy na przykładzie pasa asteroid. Musimy przyzwyczaić się w końcu do tego, aby swoich zainteresowań nie koncentrować wyłącznie na fizycznych przejawach istnienia. Każde ciało, czy to kamień, czy roślina, czy też zwierzę, posiada również duszę i ducha. Gdyby tak nie było, to napotykalibyśmy jedynie zwłoki, które szybko zatracają swoją postać. Planeta jest również jednym z organów większej całości, czyli systemu słonecznego i tak dalej. Gdy zastanowimy się przez chwilę nad tym porządkiem, wówczas uświadomimy sobie, że każdy z nas jako komórka ma do spełnienia określoną rolę, która polega na wykonaniu przypisanych nam zadań w całej pełni i najlepiej jak potrafimy. Powinniśmy się starać o to, aby stać się komórką jak najbardziej pożyteczną, tak jak oczekujemy tego od komórek własnego ciała. Musimy dążyć do tego, żeby nie stać się rakiem tego świata. Jeśli jednak samowolnie wyłamiemy się z ram panującego porządku, aby zakosztować źle rozumianej wolności, wówczas nie powinniśmy się dziwić, że zostaniemy z niego wyeliminowani. Ponieważ jak na górze, tak na dole.